przed nami duży trip. Ruszamy w pierwszy wyjazd w tym sezonie. Lecimy do Sanremo, z Sanremo do Barcelony. Łącznie 6000 km. Cieszę się, że tak zaczynamy sezon, bo to naprawdę dobry strzał, żeby się ogarnąć, żeby dobrze wskoczyć na rower i poczuć go od samego początku sezonu. Fajnie, że jedziemy z ludźmi, którzy na co dzień jeżdżą na dartmurach, którzy testują te rowery, którzy startują na nich w zawodach. To dobry czas, żeby wymienić swoje wspólne spostrzeżenia odnośnie sprzętu, odnośnie tego, jak się na nim jeździ. Będzie na pewno duża podróż, dużo ciekawych rzeczy się zdarzy. Jak to na tripie, cały czas coś ciekawego się dzieje. Szybko, bez kitu. Idziemy właśnie do Sanremo. Pomyślałem, że zginął. Na traski. Będzie super pięknie. Będą strzelać kamienie. Będzie coś pięknego. Ale jak myślę, to... Pierwszym naszym przystankiem było Kozacy Sanremo. Jest to mega miejscówka do treningu zimowego. Zjeżdżają się tam zawodnicy z całego świata. W tym roku miałam również przyjemność jeździć po tamtejszych trasach na moim rucie Red Devilu. W nadchodzącym sezonie chcę się przede wszystkim dobrze bawić, ale też występować w jak największej ilości zawodów w Polsce, jak i za granicą. Przyszedł marzec, zimno, deszcz, trochę jakby zima. Co najlepszego na świecie można zrobić? Wyjechać do Hiszpanii. I my to zrobiliśmy. I co jest fajnego w tripowaniu? To, że poznajemy bardzo dużo osób, bardzo różnych osób. Osób, które nie są z naszego otoczenia i których prawdopodobnie byśmy w ogóle nigdy nie spotkali. Nie to, że gdzieś wyjechaliśmy i musieliśmy takie osoby spotkać i poznać. To jest na co dzień z chłopakami i Natalią z teamu kontaktuję się przez internet, rozmawiamy zwykle mailowo. Jest bardzo fajnie spotkać się na żywo, porozmawiać, usłyszeć, co mają do powiedzenia na temat sprzętu, ale także na żywo pokazywać przez Snapchat na przykład lub przez zdjęcia na Instagramie czy filmy, pokazywać Wam, co robimy. To jest super, więc zapraszam do obserwowania wszystkich naszych kanałów, na Snapchata, na Instagram, na Facebooka. Do zobaczenia! Jesteśmy na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Tam daleko w tle widać legendarną miejscówkę La Poma. To legowisko, które każdej wiosny jest odwiedzane przez masę dartowców zjeżdżających tutaj przygotować się do sezonu. Ruszamy. Cześć, jestem Daniel Zawistowski, mam 20 lat i witam w słonecznej Hiszpanii. Bike Park La Poma jest rajem dla rowerzystów. Jest wiele różnorodnych linii, basen z gąbkami, skatepark. Mi najbardziej do gustu przypadła największa linia. Chłopki są perfekcyjnie przygotowane, nie trzeba pedałować, nie trzeba hamować. W tym roku, jak rok temu jeszcze, na ramię Dartmoor PCX Player. Nie wyobrażam sobie lepszego roweru i myślę, że posłuży mi jeszcze bardzo długo.
na tripie mam również możliwość spotkania się z Ankiem Kilińskim. Wieczorem po prostu siadamy sobie razem i rozmawiamy o nowych trendach, o specyfikacjach części, co jest dobre, co jest niedobre, co zostawić, co możemy zmienić. I po rozmowach wyciągamy wnioski, co możemy zrobić, aby nasz trend był jeszcze lepszy.